Dzień dobry, witamy z miejsca, które dzisiaj popołudniem, wieczorem będzie tętniło życiem. Centrum, Śródmieście, Zaodrze, Wyspa Pasieka, występy, wystawy, koncerty, biesiady, spektakle, prezentacje, filmy. To oczywiście tylko niektóre rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówić w ramach kolejnej edycji Nocy Kultury. To wszystko wydarzy się wieczorem, nocą. Wymieniać można bez liku, no i będzie właściwie problem, tylko chyba należał do Państwa, do których miejsc można się udać. Tak na przykład w chwili Młodzieżowego Domu Kultury na Targowej, Biesiada Teatralna w poszukiwaniu Grotowskiego, no bulwary nad kanałem Młynówką. Tam będzie się działo, bo będziemy tam puszczać wianki. Będą koncerty między innymi pieśni słowiańskich w wykonaniu Lubow. No i jeśli mowa o koncertach, to przy Opolskiej Katedrze na Placu Katedralnym koncert na rzecz katedry. Wystąpią gole z orkiestra oraz frele. A z kolei, skoro przy katedrze jesteśmy, to tam na murach obronnych z kolei odbędzie się turniej rycerski. Będą się rycerze walczyć o wstążkę, wstęgę księżniczki Violi. To jeśli chodzi o sferę koncertową. Natomiast tutaj niedaleczko nas jest kamienica czynszowa. Tam będzie można zajrzeć i zobaczyć kilka niesamowitych epok od XVIII-XIX wieku po wiek XXI. W Teatrze Lalki Aktora, Bajkowe Mole, czyli Teatr Cieni. W Muzeum Polskiej Piosenki nie lada gratka. Giełda płyt winylowych. A skoro o winylach mowa, to na tych winylach na pewno będą grali DJ-e, którzy pojawią się tu właśnie na małym rynku wieczorem. Będą to DJ Dasso, DJ Mixtone, Delay czy też Saxin Nation, a także DJ Stachu i DJ Louis. Będzie muzyka klubowa, będzie zatem fantastyczna atmosfera, a jesteśmy tutaj właśnie na schodach przy Kościele Świętego Wojciecha, dlatego że 35 minut po północy, czyli już w sobotę, tutaj rozpocznie się spektakl ogniowy w baśniowym stylu w wykonaniu Stowarzyszenia Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem Manticora. Jeśli Państwu mało tego, o czym powiedziałem, wystarczy zajrzeć na plakat, bądź też ewentualnie znaleźć wszelkie dostępne informacje o Nocy Kultury na stronach www.opole.pl oraz na stronie czasnaopole.pl. Będzie się działo, większość tych miejsc otwarta będzie przez kilka godzin, niektóre, tak jak mówiliśmy, do 22, do 23, no a także do południa jeszcze mnóstwo muzyki, wspaniałej zabawy, no i ogniowych pokazów. Przed nami złożona z 35 miejsc Noc Kultury w Opolu.